Witam Państwa, Dagmara Siemińska, Rozmowy Kulturalne dla portalu Warszawski PiS. Dzisiaj naszym gościem jest Pan Sławomir Kozak, kontroler ruchu. Witam Panie Sławomirze. Witam Państwa, dzień dobry. Panie Sławomirze, Pan napisał ostatnio książkę Przechwyceni. Ta książka niedługo się ukaże. Ale na początku chciałabym się zapytać Pana o taką rzecz. Czym jest Stowarzyszenie Amerykańskie Piloci na Rzecz Prawdy 911? To jest organizacja, jedna z wielu organizacji profesjonalnych, zrzeszających ludzi danego zawodu, którzy przeciwstawiają się temu całemu kłamstwu, jakie od 2001 roku pojawia się na temat zamachów w Ameryce. Jest Stowarzyszenie Inżynierów, jest Stowarzyszenie również właśnie pilotów. Dla ścisłości trzeba dodać, że w tymże stowarzyszeniu znajdują dla siebie miejsce również mechanicy, kontrolerzy ruchu lotniczego, czego jestem dowodem. Jest to organizacja, która działa bardzo intensywnie już od ponad 6 lat, zbierając różnego rodzaju dokumenty, materiały źródłowe, po czym analizując je bardzo dokładnie i bardzo profesjonalnie. I rozumiem, że Pan czerpie też wiedzę z tych dokumentów i też na podstawie tych materiałów powstała ta książka? Tak, ja czerpię z tych opracowań, które udaje się przygotować przez organizację, ale przede wszystkim sięgam do filmów, które organizacja robi, ponieważ prawie w każdej z moich książek, a jest ich już w tej chwili 5, dzisiaj mówimy o 6, która się wkrótce ukaże. W każdej z tych książek prawie jest film 1 lub 2 spośród tych wszystkich filmów, które organizacja wyprodukowała na temat 11 września. Dobrze, a czym jest system ACARS, o którym Pan pisze w książce? System ACARS jest to, najogólniej rzecz ujmując, jest to skrót od angielskiego określenia Aircraft Communication Addressing and Reporting System, co oznacza system łączności, ale i raportowania o tym, co istotne pomiędzy samolotami a ziemią. Z tym, że jest to system, który nie ma praktycznie wiele wspólnego z samym działaniem kontroli ruchu lotniczego, jakkolwiek może mieć oczywiście, ale generalnie służy on po pierwsze do łączności pomiędzy operatorami poszczególnych linii lotniczych a z załogami statków powietrznych, a po wtóre raportuje też niezliczoną ilość danych, które są zbierane poprzez system niezależnie od operatorów, niezależnie od łączności, jaka się między tymi obiema stronami odbywa. Ten system jest systemem już dość starym, on ma blisko 30 lat i o ile początkowo służył w Stanach Zjednoczonych, to dzisiaj obejmuje w ramach sieci SITA ponad chyba 1200 naziemnych stacji bazowych, za pomocą których te wszystkie wiadomości są przesyłane w obie strony, bo jak wspomniałem, jest to łączność i wymiana danych obustronna. Najprościej rzecz ujmując, można to przyrównać do urządzenia, które ma niewielki ciekłokrystaliczny wyświetlacz, to jest w granicach 5 cali. Jest on zintegrowany z bardzo popularnym od pewnego czasu również wśród polskich widzów systemem FMS, czyli systemem zarządzania lotem. To ten system, na który składa się między innymi TAFS, o którym już wiemy, co to jest, i system GPWS. I ten system ACARS to właściwie jest terminal. Terminal, który łączy nas w locie z Ziemią. On pokazuje dane, które przychodzą do nas, bądź to w postaci wyświetlonej na ekranie, bądź też w postaci wydrukowanego paska papieru, ponieważ operator na Ziemi
może poprzez odpowiednie działania spowodować, że taka informacja nie tylko będzie wyświetlona, ale będzie również wydrukowana w postaci paska papieru. Mało tego, on może nawet uświadomić załogę o tym fakcie, że dostała taką informację poprzez uruchomienie specjalnego dzwonka, nazwijmy to, który się rozlega w kokpicie. Także nie jest to rzecz do przeoczenia przez załogę. Dobrze, i analizując teraz ten system ACARS i analizując te dokumenty Stowarzyszenia Amerykańskiego, jakie wnioski pan wyciąga, jeśli chodzi o 11 września? Proszę państwa, wmawia się nam od tylu już lat, że samoloty biorące udział w tragedii 11 września uderzyły w wieżę World Trade Center, natomiast jeden z nich rozbił się pod Shanksville. Nie jest to prawdą, ponieważ właśnie na podstawie informacji pozyskanych za pomocą systemu ACARS, do których dotarli członkowie organizacji pilotów na rzecz praw do 11 września, możemy z całą pewnością stwierdzić, że maszyna, która była uznawana za United Airlines 93, a która rzekomo rozbiła się pod Shanksville, w chwili tej przypisywanej temu tej tragedii była blisko 900 km od tego miejsca. I to nie jest jakaś fikcja, to są rzeczy udowodnione, zapisane. Wszystkie te dane, które, jak wspominałem, wymieniane są pomiędzy załogą a ziemią, oprócz tego, że trafiają do operatora danej linii lotniczej, są zapisywane bez jego udziału, całkowicie zdalnie, automatycznie w bazie danych systemu ACARS. Co ciekawe, bo wspomniałem o tym istotnym znaczeniu dla ACARS-u, o łączności. Ale drugi człon tej nazwy, jak Państwo pamiętacie, to było raportowanie danych. System pozyskuje za pomocą tego ACARS-u wszelkie informacje tak zwane dyskretne, dane dyskretne, czyli są to informacje zarówno o tym, jak pracują silniki, o położeniu klap, ale również i o tym, czy i o której zostało złożone podwozie, czy i o której samolot wylądował lub wystartował. I są to dane, które nie są manipulowalne przez człowieka, ponieważ one są w pełni zdalnie automatycznie przesyłane do tego systemu. I to ma generalnie największe znaczenie dla całej sprawy. Ponieważ te dane, które system pozyskuje na temat właśnie choćby pracy silników, są wysyłane w odstępach 5 do 10 minut na Ziemię wraz z dokładną informacją o położeniu geograficznym, ze współrzędnymi geograficznymi. I na podstawie choćby tych współrzędnych już można określić położenie samolotu w danej chwili. A poza tym, tak jak wspominałem, jest to system, który bazuje na stacjach rozsianych po Ziemi. W największym przybliżeniu można by przyrównać je do naszych systemów telefonii komórkowej. Czyli system masztów stojących wszędzie w Polsce, który widzimy. Podobnie to wygląda z tymi stacjami. One stoją w odpowiednich miejscach, zlokalizowanych, umiejscowionych ściśle konkretnie na mapie. I przez te stacje przechodzi sygnał. Tak samo jak odpowiednie służby w Polsce są w stanie określić położenie każdego posiadacza telefonu komórkowego na zasadzie prostej triangulacji z dokładnością bardzo dużą, tak samo w lotnictwie możemy określić, gdzie samolot znajdował się, odbierając lub wysyłając informacje. Także tutaj mówimy o bardzo wysokim rzędzie dokładności i precyzji. I jeżeli chodzi o United Airlines 93, jest to sprawa definitywnie udowodniona. To ten, który w Pentagon. To ten, który pod Shanksville się rozbił. Zresztą pamiętamy, że ta dziura pod Shanksville, no to była wielkości, która w żaden sposób nie mogła odpowiadać takiemu wypadkowi, takiego samolotu. Ja tylko dodam jeszcze dla
uzmysłowienia sobie przez naszych widzów taką dość ciekawą informację, o której może nie wszyscy wiedzą, że ACARS na tyle jest sprawdzoną formą komunikacji lotniczej, że po wypadku samolotu linii Air France sprzed kilku lat w rejsie z Rio de Janeiro do Paryża, jak pamiętamy, tam przez długi czas nie można było w ogóle odnaleźć, wydobyć czarnych skrzynek. Na fali tego, co się stało, podniosły się głosy, propozycje wykorzystania systemu ACARS w formie takiej wirtualnej czarnej skrzynki. Czyli czarnej skrzynki, która byłaby z racji swojej konstrukcji na Ziemi, bo ona i tak zbiera, ten system i tak zbiera te informacje, które są istotne dla późniejszych dochodzeń. I żeby ten system, oczywiście odpowiednio zmodyfikowany, rozbudowany, zbierał te informacje tutaj na Ziemi, na bieżąco. A żeby pozyskiwanie danych z czarnych skrzynek nie było, nie skazywało nas na to, że w przypadku nieznalezienia ich nie jesteśmy w stanie określić przyczyny danego wypadku. Ten pomysł zarzucono bodajże w 2009 lub na początku 2010 roku, a szkoda. Pan w swojej książce pisze też o nieprawidłowościach przy identyfikacji zwłok, tak? Po 11 września. Tak, no to jest niestety przykry element tej całej tragedii. Tam rzeczywiście dochodziło do wielu karygodnych przypadków. Te zwłoki nie były zidentyfikowane w sposób należyty. Ponadto ja wskazuję też na taki element, że one były gdzieś tam odnajdywane w późniejszym czasie na wysypisku śmieci. Także to no oczywiście można założyć, że przy takiej tragedii, przy takich rozmiarach dramatu mogłyby się zdarzyć takie incydentalne przypadki, ale niestety one nie są incydentalne i to jest niestety też problem. A jeśli chodzi o podobieństwa tragedii 11 września do katastrofy smoleńskiej, w sensie jakby tych analiz, nie wiem, może tego systemu ACAS, można mówić w ogóle o jakichkolwiek podobieństwa? No ja się obawiam, że możemy mówić o podobieństwach, na co wskazałem w swojej ostatniej książce, która ukazała się w listopadzie roku ubiegłego. Zatytułowana jest Czarny Wrzesień. I w tej książce jeden rozdział poświęciłem podobieństwom, nazywając go zresztą smoleńskie 9-11. Tam są podobieństwa, które mnie osobiście niezwykle zastanawiają, ale i poruszają, i martwią. Sądzę, że mówienie o nich teraz mogłoby nie pozwolić nam na omówienie innych ciekawych kwestii. Odsyłam Państwa wszystkich do książki Czarny Wrzesień, bo tam rzeczywiście jest kilka istotnych na ten temat informacji. Natomiast jeżeli chodzi o odniesienie do systemu ACARS, ja nie wiem, jakie urządzenia dokładnie były na pokładzie naszego samolotu rządowego, ale zakładam, że jeżeli był to FMS wyprodukowany przez firmę Universal Avionics, wyposażony w TAPS, wyposażony w GPWS, to również posiadał element ACARS-u. Nie sądzę, żeby kupowanie awioniki w Stanach Zjednoczonych do bądź co bądź sowieckiego samolotu, czyli konieczność adaptacji pewnych elementów, która i tak drogo, dużo kosztowała, żeby wtedy ktoś zaoszczędził i tego elementu nie wprowadził. Zresztą na zdjęciach, które są dostępne w niesławnym już raporcie pani Anodiny, widzimy dokładnie taki terminal, o jakim dzisiaj mówiłem. Także przypuszczam, że taki system miał prawo i wręcz nawet obowiązek funkcjonować na tym pokładzie.
To, czy można dotrzeć do danych pozyskanych przez system ACARS, jest kwestią drugorzędną. Nie wiemy, gdzie te dane spływają, ponieważ no, wszystkie informacje dotyczące samolotu rządowego są oczywiście w dużej mierze, co zrozumiałe, utajnione, ale zapewne odpowiednie służby w Polsce mają wiedzę na ten temat i myślę, że gdyby zależało państwu polskiemu na dojściu prawdy, to sięgnąłby po wszelkie możliwe środki, ażeby do nich dotrzeć. To teraz powróćmy do 11 września, bo pan w jednym z rozdziałów tej książki pisze o dublowaniu lotów. Na czym to polega? Otóż przez pierwszych kilka lat mojego drążenia na tematu 11 września byłem przekonany, co zresztą znalazło już potwierdzenie, o tym, że to dublowanie odbywało się tylko w sposób wirtualny. W dużej mierze wirtualny. To znaczy, że na wskaźnikach radarowych kontrolerów ruchu lotniczego pojawiały się echa samolotów, których w rzeczywistości nie było. Miało to za cel zmylenie kontrolerów, wprowadzenie ich w błąd co do rzeczywistego przebiegu lotów poszczególnych samolotów. Później doszedłem do dowodów wskazujących na to, że rzeczywiście w powietrzu pojawiły się samoloty dublujące te cztery maszyny, o których mówimy jako o sprawcach tragedii 11 września. I to też jest bardzo ciekawy wątek i on już jest również udowodniony. Natomiast całkiem niedawno okazało się, że jest wielce prawdopodobne, iż niektóre z tych maszyn, a można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że wszystkie cztery te maszyny, zostały również dodatkowo zdublowane jeszcze na ziemi. Opisałem to w swojej najnowszej książce Przechwyceni, do której gorąco zachęcam, do której lektury gorąco zachęcam. I tam jest to przedstawione w sposób szczegółowy. Faktem jest, że systemy notujące czasy przechodzenia przez tak zwane bramki przy rękawach, przez poszczególnych pasażerów, czasy zamykania tych rękawów, czasy odkołowania samolotów spod tych rękawów nie pokrywają się w ogóle z czasami, o których mówiła do tej pory komisja 11 września. Poza tym również bardzo przydatny się tu okazał system ACARS, o którym mówiłem, ponieważ ten system w sposób jednoznaczny wskazuje, że samoloty, o których mowa, nie mogły być samolotami, z którymi nawiązała łączność kontrola ruchu lotniczego po starcie. Czasy startów różnią się znacznie pomiędzy czasami znanymi kontroli ruchu lotniczego, a czasami, które są w bazie danych systemu ACARS. One się różnią od kilku do kilkunastu minut, co w lotnictwie jest wiecznością. I dlatego jest to trzeci, kolejny element tej układanki, więc ci, którzy to przygotowali, z pewnością zapewnili sobie gwarancję tego, że plan się musi udać, bo samo zmylenie kontrolerów, jak widać, nie wystarczało. Kontrolerzy byli przygotowani perfekcyjnie i na tyle tysięcy samolotów, które mieli tego dnia pod swoją opieką, wszystkie bezpiecznie posadzili, pomimo że w tak wielkim, tragicznym momencie mieli dodatkowo ogromne obłożenie stresem i dodatkową pracą, to należy pamiętać, że nie było z tego tytułu żadnego wypadku lotniczego tego dnia. Także nic się nie wydarzyło. Był jeden samolot w zagrożeniu, ale nie z winy kontroli ruchu lotniczego, a dzięki kontrolerom udało się to dostrzec, zauważyć i oszczędzić przynajmniej kolejne dwa samoloty od tragedii. To tyle mogę powiedzieć na temat tych... Ale jeśli chodzi o to dublowanie lotów, to do tych wniosków doszło to Stowarzyszenie Amerykańskie, czy...? Tak. To organizacja pilotów nie tylko, że odnalazła dokumenty, które to uwiarygodniają, ale
członkowie organizacji rozmawiali z pilotami, którzy byli naocznymi świadkami startu niektórych z tych samolotów. Startów, które nie miały się nijak do oficjalnie głoszonej wersji. Zresztą ja również opisuję ten ciekawy element w książce. Są zeznania pracownika firmy, która zajmowała się tankowaniem samolotów na jednym z tych lotnisk. I te zeznania, których zresztą fotokopia jest w książce, zostały przyjęte przez FBI i nic z nimi nie zrobiono. A są to zeznania szokujące, bo proszę pamiętać, że w jednym z tych samolotów drugi pilot był czarnoskóry. Nazwisko jego Homer. A pracownik obsługi, który udał się do kokpitu tego samolotu po to, ażeby przyjąć potwierdzenie zatankowania, to jest normalna procedura we wszystkich liniach lotniczych, zastał na jego miejscu człowieka nie tylko, że w innym wieku, ale człowieka, który, jak to się dzisiaj popularnie i poprawnie politycznie mówi, rasy kaukaskiej, czyli białego. Także tak wielka różnica no, nie może świadczyć o pomyłce tego pracownika. On zobaczył bodajże w telewizji program na ten temat i kiedy ujrzał załogę, której nie widział w tym samolocie, a powinien był widzieć, stwierdził, że uda się na policję i o tym wszystkim opowie. FBI nawet nie przedstawiło mu zdjęcia kapitana tego samolotu, co moim zdaniem jest czymś naturalnym, bo przedstawienie zdjęcia kapitana i porównanie go mogłoby świadczyć, że ci panowie się zamienili w tym kokpicie, prawda? I na tym miejscu siedział kapitan, a nie drugi pilot, co zresztą w moim przekonaniu jest absolutnie nierealne. Ale zakładajmy, że taką ścieżkę śledczą powinni pracownicy FBI wykonać. Nie przedstawiono mu takiego zdjęcia, tak wynika przynajmniej z rozwoju wypadków. Czyli właściwie sprawa skończyła się na tym i nic więcej nikt o tym nigdy nie wspomniał. Także no, takich elementów są tysiące w tej układance. Z tym, że one się na szczęście pomału układają w pewną całość. One pomału wychodzą z tej mgły. Napisałem w jednej z książek, że właśnie ta cała mistyfikacja, odwoływałem się do angielskiego określenia mgły, misty, staje się coraz bardziej już widoczna. I w tej chwili mamy na tyle dużo tych elementów, że praktycznie ludzie tylko i wyłącznie ukierunkowani na trwanie w kłamstwie, w niewiedzy, na własną prośbę, mogą w tej niewiedzy pozostawać. No lub też odbiorcy mainstreamowych źródeł informacji. Cała reszta, która chce coś na ten temat wiedzieć, ma mnóstwo możliwości. Może się zapoznać z wieloma filmami, jakich są w internecie, bo niestety internet jest tym głównym medium, dzięki któremu mamy te wszystkie informacje. Pan powiedział, że to się układa w całość. Smoleńsk też zaczynał układać się panu w całość? Smoleńsk, jeszcze za dużo pytań. Smoleńsk się ułoży w całość, to jest tylko kwestią czasu. Nie jest prawdą, bo niektórzy mówią, że nie dowiemy się przez 100 lat, tak. Bo to będzie tak jak z Gibraltarem, prawda? Tak. Otóż nie jest to prawdą. O Gibraltarze wiemy dziś już bardzo dużo. Między innymi dzięki wspaniałej pracy pana Tadeusza Kisielewskiego, który wydał już kilka książek na ten temat. Polecam gorąco jednocześnie najnowszą jego książkę, w której pisze o losach córki generała Sikorskiego,
która rzekomo zginęła wraz z nim w tym wypadku. Ja zresztą odwołuję się do jednego z cytatów z tej książki, w którym to tłumacząc, dlaczego nie zająłem się na dobre pisaniem na temat Smoleńska, bo ta książka nie jest książką oczywiście w żadnej mierze o Smoleńsku. Natomiast pytanie przez wiele osób, dlaczego nie piszę na ten temat, sięgnąłem po cytat właśnie z książki pana Kisielskiego. I tam jest bardzo celnie i trafnie sformułowane spostrzeżenie. Ono się odnosi do katastrofy gibraltarskiej, co prawda, ale ma tutaj bardzo, myślę, dużą zbieżność z tym, co się dzieje wokół Smoleńska. Otóż póki co, gdybyśmy rozpatrywali to, co się stało w Smoleńsku w sposób odbiegający od oficjalnie przyjętej linii, to moglibyśmy dojść nagle do wniosku, że musimy przewartościować wiele kwestii w otaczającym nas świecie, w wiedzy o tym świecie. A co gorsza, moglibyśmy dojść do wniosku, że nagle okaże się, iż możemy zmienić zdanie na temat jednego państwa, z którym chcielibyśmy mieć bardzo dobre relacje, drugiego państwa, z którym chcielibyśmy mieć relacje nie najgorsze, a może i trzeciego państwa. I dlatego pisanie dzisiaj na temat Smoleńska uważam za bardzo trudne wyzwanie. Sądzę, że niestety jeszcze nie jest czas na to, żeby o tym pisać, dlatego że mamy zbyt mało danych. Mamy zbyt mało tych danych. Te dane spłyną. Te dane spłyną tak, jak spłynęły pomału i spływają nadal wszystkie elementy układanki 9-11. One spłyną dużo szybciej, aniżeli dane, które spływały od katastrofy gibraltarskiej, ponieważ dzisiaj mamy internet. Póki co jeszcze go mamy. Dzisiaj tysiące, jak nie miliony ludzi w ciągu kilku minut są w stanie pozyskać i przekazać informacje po całym globie. I dlatego ta tragedia nie będzie rozwiązywana przez 70 lat, ani przez 100 lat. Jeśli wolno mi tutaj wróżyć na ten temat, to sądzę, że jest to kwestia 5 lat. Tak jak kwestie 9-11 tak na poważnie rozwiązuje się od lat 6, 8 tak naprawdę i już wiemy prawie wszystko. Tak sądzę, że i tutaj możemy zakładać podobny przedział czasowy. Czy nam się uda? Nie wiem. Mam nadzieję, że nam się uda, bo prawda, choćby najbardziej bolesna, jest niezbędna dla dalszego życia, funkcjonowania i to jest truizm, ale tak jest. No, musimy wiedzieć i dla zachowania pamięci o tych, którzy zginęli i dla wyjaśnienia wielu spraw związanych z samym przebiegiem tego, co się stało, a żeby uniknąć czegoś podobnego w przyszłości. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę.